Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, skrapadzik od Giona, taki skurczybyk, od czego zacznę? Od wykonania, że wykonany jest fenomenalnie, sztywny, z tyłu rewelacyjna gąbeczka, obszycie kurczę jak w mikrofibrze i rzeczywiście jest kiepski. Znaczy, powiem tak, no można nim robić i udawać, że ma się Giona i super skóry, te sprawy, no... Do skóry jest najgorszy, jaki używałem. Jest tak sztywny, że tak naprawdę walka w każdym załamaniu, nawet no nie dojdziesz do każdego elementu na płaskich powierzchniach. Owszem, no ale kurczę, ile masz tej płaskiej powierzchni? Naprawdę słaby temat. Ktoś kiedyś napisał gdzieś na Facebooku, bo tam o scrappadach było, jak wrzucałem chyba z Automotive Car, że fajny, ale Gion 10 razy lepiej zbiera. No nie, no właśnie nie. Naprawdę nie. A jeżeli chodzi o inne skrapady, za dwa dni będzie film, właśnie pokażę, jak ja je widzę i na który dla mnie jest takim liderem cena-jakość. Tu jest 30 parę złotych, cena nie jest zła, wykonanie super. On nie jest złym skrapadem, nie, 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 to nie jest tak, że to jest żenada, ale no są lepsze, naprawdę przyjemniejsze. Siła cięcia tak naprawdę zbierania, no niekoniecznie, no na skórkach no... No nie, no kurczę, no nie wiem, znaczy on nie sprawia mi frajdy praca tym produktem z tego względu, że jest twardy jak deska. Naprawdę i tutaj jakby go nie brać, zobacz, trzeba z nim walczyć cały czas, nie układa się tak jakbym chciał, bo bierzesz innego skrappada, on nie jest twardy, delikatnie, długi włos i tu już mamy opór, siła cięcia jest całkiem inna, a tu i tak przyjeżdżasz, no. No, no niby jest okej, okay, no, no ale mówię, ta twardość, no. Jakby skurczybyk nie był taki sztywny, to rzeczywiście byłaby rewelacja. Mógłby być z jednym z lepszych, kurczę, skrappadów, bo no tak, no na pewno nie jest 10 razy lepszy od tego. Na pewno nie, to nie ma tematu. Ja osobiście, jakbym miał wybierać, to wybrałbym właśnie ten, a nie Giona, więc dla mnie słabo.
kupiłem dwa i pobawiłem się chwilę jednym i od razu zacząłem zabawy i jeden oddałem. No, stwierdziłem, że nie moja bajka. No dobra, a czy wiesz, jak chcesz udawać, że robisz Gionem, bo go lubisz i że robisz półtora detailingu? Owszem, dlaczego nie? U mnie jakoś, kurczę, no, nie ma racji bytu ten produkt. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć, fu! Nie, żartowałem.